gdzie są nasze patronki? Szukam ich razem z Państwem i z BNP Paribas, Katarzyna Miller, ambasadorka kobiet, zaszczycona tym, że zostałam zaproszona do tej wspaniałej i bardzo dla mnie ważnej akcji, żebyśmy szkołom, które jeszcze nie mają patronatu i które być może nie doceniają roli kobiet, może nadali patronat kobiecy. Bardzo Państwa do tego zachęcam i opowiem Wam dlaczego. Akcja jest, myślę, mądra, nowoczesna, współczesna i taka, która będzie ważna zarówno dla młodych kobiet, jak i dla mężczyzn, dla rodziców, dla nauczycieli. Drodzy Państwo, jeżeli dziewczyny i młodzi chłopcy, panowie, od dziecka będą wiedzieli o tym, że kobiety są znane, sławne, mądre, wykształcone, twórcze bardzo, ich świat się poszerzy, ich świat będzie bogatszy. Będą inaczej patrzeć na swoje mamy, na swoje babcie, na swoje siostry, panowie czy chłopcy. A dziewczyny będą patrzyły inaczej na siebie, będą patrzyły na siebie inaczej w lustrze, będą inaczej dbały o swoją przyszłość. Jest w tej chwili wiadomo, że w ogóle więcej kobiet ma wyższe wykształcenie, ale też czasami martwimy się, że kobiety na przykład tego wykształcenia nie wykorzystują, że je jakby gdzieś zostawiają po drodze, czasem słusznie, czasem bardzo niesłusznie. Ważne, żeby te patronki, które mam nadzieję się pojawią, dawały taki fajny przykład i wzór, bardzo bogaty i ciekawy dla młodych ludzi. W ogóle mamy też taką myśl, taką ideę, że przecież kobiet jest co najmniej połowa, zdaje się, że nawet odrobineczkę więcej na świecie i że naprawdę warto razem z tym cudownym ruchem, który się ostatnimi laty szalenie rozszerza, ruchem kobiet nowoczesnych, współczesnych, coraz bardziej mądrych, coraz bardziej, zawsze były mądre, ale chyba nawet jeszcze mądrzeją, takich bardzo wchodzących w wiele przestrzeni, w których dotąd nie mogły być, że trzeba je uszanować, trzeba je wspomóc, trzeba ich je wspierać i że Państwo mogą to bardzo, bardzo pięknie podkreślić. Mianowicie myślę, że i nauczyciele, i rodzice, a także młodzież szkolna chyba już się troszeczkę stęskniła za taką, za nowym powietrzem, za nowym oddechem. Panów żeśmy szanowali przez wiele, wiele dziesiątków tysięcy prawie lat. Uszanujmy jeszcze bardziej kobiety, które zawsze były obecne w ważnych sprawach, zawsze wspierały mężczyzn i zawsze, ja bym powiedziała, nawet usuwały się w cień, choć nie musiałyby, gdyby mężczyznom to tak bardzo nie odpowiadało wtedy. Ale teraz mężczyźni też, mam nadzieję, i coraz częściej inaczej myślą o roli i o tym, co kobiety wnoszą w życie, w świat. Wiemy chyba wszyscy i na pewno nie trzeba was o tym przekonywać, że bez kobiet po pierwsze by nie było świata, bo by nie było dzieci, ale ten świat byłby po prostu brzydszy, gorszy, mniej ciepły, mniej serdeczny, no i nie byłby nasz. Wszystkim mądrym ludziom, dla których ważna jest nasza wspólna przyszłość, zależy na tym, żeby młodzi ludzie rozwijali się wszechstronnie, byli tolerancyjni, odpowiedzialni, serdeczni dla świata i dla siebie. Ogromnie jest ważny taki przekaz dla rodziców i nauczycieli, żeby wychowując młodych ludzi, a mówię Wam to jako psychoterapeutka, która się już nie jednego napatrzyła, podkreślali ten szacunek wzajemny, podkreślali tę wartość wzajemnej współpracy. My bądźmy sobie różni, bo to jest dla nas szalenie ciekawe, wtedy się w sobie zakochujemy, ale szanujmy się wzajemnie coraz bardziej. Chcę podkreślić pewien aspekt. Drodzy Państwo, ponieważ jest tak mało szkół dotąd, które mają patronki kobiece, to jeśli Państwo je, te patronaty przyjmą, wejdziecie do bardzo elitarnego klubu, czego serdecznie Wam i szkołom życzę.